Witamy serdecznie w kanale Pancernego Korpusu Szwoleżerów. Oto kolejny odcinek bitewnych opowieści szwoleżerów. Jest tutaj z nami Tytan. Witam serdecznie wszystkich. Od niedawna również świeżo upieczony rekruter w naszym klanie. Tak, zgadza się. To może powiedz coś o maszynie, którą prowadzisz tutaj. Świeżo upieczony rekruter, ale nie świeżo w klanie, bo to już półtora roku. Maszynka bardzo przyjemna w grze, również jego poprzednik był bardzo dobry. Dobre działo, to troszkę długo skupia, trzeba tutaj jednak sobie przymierzyć, żeby trafić, ale jego mobilność naprawdę rekompensuje te straty. No i w przeciwieństwie do poprzednika masz dużo, dużo lepszy pancerz. Tak, tak, dużo fajniej skontrowany, bardzo dużo rekosztuje, ale jak to widać na powtóreczce, moim przekleństwem moim jest tutaj granie na autoaimie czasami. Szczególnie dynamicznie. No, tutaj lecisz cały czas na przycelowaniu. Tak, tutaj szedłem na przycelowaniu. No niestety... Tak, tutaj dopiero się przestawiłem już normalnie na tym... na tryb ręczny. No i dlatego tak na początek bitwy zawaliłem, bo tyle straciłem HP. No tutaj powiem szczerze, póki co wygląda to bardzo, bardzo źle. Mój nick zobowiązuje, jak wiadomo, licząc na siłę swojego pancerza, pojechałem do przodu. Tak, no widzę, że tutaj zupełnie zlekceważyłeś do T-34 obok ciebie. Tak, bo strzał do mnie i cały czas rykoszytował, więc go zlałem i postanowiłem tego trafika obić trochę, bo mnie dosyć mocno nadszarpnął. No i tutaj już półtora minuty bitwy, zostało mi 47 życia, oczywiście. W duchu byłem już zrezygnowany, ale mówię nie, jeszcze jak widzę, że go się rykoszetuje, to mówię, chociaż tego jednego ze sobą zabiorę. No to jak widać, udało się. Dokładnie. Widzę, że masz na pewno doświadczoną załogę, bo masz ten szósty zmysł, czy jak to się nazywa, że widzisz obrażenie przeciwnika. Tak, mam tutaj czterki w trzeciej załodze, tak dosyć i bardzo, bardzo łatwo można wykorzystać właśnie. Halo? Jesteś ze mną? Jestem, cały czas. Coś się lekko przerywa. No i w tym momencie stwierdziłem, że nie ma sensu wyjeżdżać już z tej samej strony, bo na pewno ktoś tam by mnie celuje. Nie, nawet jeden strzał z KEK-a tutaj by zakończył sprawę. Dlatego mówię, jeszcze powalczę, co prawda nie mam już dużo życia, ale kogoś jeszcze naczarpnę. I to tak fajnie przy... Zauważyłem, że ten is patrzy w ogóle z boku. Tak, wierzę, że spokojnie można pakować wszystko. Pięknie poszło. No i już się tutaj do mnie obrócił, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. Trzeba się cofnąć, poszukać nowej pozycji. Tu myślałem, że tego AMX-a zdążę trafić, ale niestety zanim tutaj dojadę na pozycję strzelecką, to gość akurat zjedzie tym TD-kiem gdzieś tam. O, i tutaj go będę widział, jak zjeżdża, o, spada i się schował. Się niż zjechał. Tak, no, ale widać, że uciekał tam przed chłopakami, którzy nacierali z tamtej strony. No, drużyna tutaj zagrała bardzo przyzwoicie i ładnie tutaj i środek w miarę przytrzymali, pomimo tego, że górka była zdobyta i cały klasztor. Także spisali się. No, stwierdziłem, że nie ma sensu już tutaj wyjeżdżać na środek, bo mnie każdy jest w stanie ściągnąć. Pojadę drugą stroną. Nie chciałem jechać wodą, bo tam widziałem TD-ki, więc nie ma sensu. Tu tylko tak patrzę. Jest wystarczająco czołgów, żeby przytrzymać te... Tak, co prawda są tylko dwa medy, ale liczyłem na to, że sobie dadzą radę. I stwierdziłem, że będę coś spróbuję. I tutaj jakoś tak fartownie pokazał mi się czołg. No i jak widać... fartownie, bez przymierzenia. Tak. Ale na tym czołgu mam założoną stabilizację i wentylację też. Więc, no i plus to, że załoga jest dosyć dobra już, dodaję, że trafia się jedną właśnie z umiejętności załoganta, mam strzał z biodra i gładką jazdę na kierowcy, także łatwiej jest dużo celować w ruchu. No, ogólnie na medach taką taktykę przyjmuję, że właśnie nastawiam się na celowanie i strzelanie w ruchu. No, taka jest idea medów generalnie. Dokładnie, no i tu z lewej strony przyfilowałem jeszcze tego sztuę Remila. Tak, no. Ładnie dostawił. To wiedziało chyba w ogóle. Tak, ale patrzył w drugą stronę i fajnie akurat stało. No to jest stała miejscówka, stały wjazd na klasztor z drugiej strony, żeby nigdy ciebie nie strzelał. No tylko trzeba mieć stosunkowo wąskoczołg. Dokładnie, musi się wymiar zgadzać. I tu gość KV-85
zupełnie gdzieś się spadł i nie mógł wyjechać w ogóle stamtąd. Na ślepo go tutaj podpaliłem nawet elegancko. No i zdoiłem go do końca. Jak widać, mam też na załodze perk odnośnie Sokolego Oka na dowódcy. O, właśnie Sokole Oko, nie rzucimy tylko Sokole Oko. Tak, 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 bo ogólnie jako pierwszy perk daje zawsze żarówkę, tak, szósty zmysł, a później no to już według uznania. No na medach też się przydaje naprawa. No na pewno, na pewno. I na niektórych tam gaszenie pożarów czasami, bo zależy od nacji oczywiście, niemieckie są dosyć wszystkie czołgi palą się. No tutaj mnie podświetlili, więc nie wyjeżdżałem dalej, bo wiedziałem, że one RHM gdzieś tam na bazie. I może mnie w każdej chwili zdmuchnąć. No, tutaj wszystko właściwie możecie zdmuchnąć w tej chwili, tak. Już na strzał. No, ale jak widać, opłaciło się walczyć do końca. Tu fartowny będzie strzał niesamowicie w tego Isa, że trafiłem gdzieś w górną płytę. Wieży. Tak, wieży. No, na ruskim dziale rzadko się zdarzają takie trafy. No, szczęście ci tutaj sprzyja zdecydowanie, tak, w tej bitwie. No, jak widać... Pomimo tego, że miałem tak mało życia, zdążyłem już czterech ludzi zabić. No także mówię, szczęście w tej bitwie wykorzystałeś chyba na całą pięciolatkę. Tak, ale ja myślę, że tutaj akurat też dobrze znajdowałem miejsca, w których goście... No wyczułem trochę moment i udało się, że akurat przeciwnik patrzył w drugą stronę, strzelał do kogoś innego. Tu będzie też za chwilę taki przykład, gdzie pozwolę koledze z drużyny wyjechać pierwszemu. Chociaż sam go do tego nie zachęcałem, tym T69. Widziałem, że ma bardzo mało życia i ja na jego miejscu bym tam nie wyjechał dalej, bo wiedziałem, że jeszcze dwa niszczyciele na bazie stoją i ją bronią. Tutaj za chwilę mnie... To jest pomarańczowy gracz, także tak do końca myśli. Ale to wiadomo, każdy taki był na początku. Wiadomo, oczywiście. Tak, mnie tutaj zauważono, więc się cofnąłem i czekałem, o, aż ktoś strzeli. RHM oddał strzał, więc jak najszybciej starałem się tam pod tą górkę podjechać, żeby nie miał na mnie bicia. No i bardzo słusznie. I tutaj, tak, tutaj to jest nauczka dla naszych widzów, żeby zawsze kończyć czołgi, które są do dokończenia, żeby ich nigdy nie zostawiać. Tak, jak widać właśnie, nawet taki ogryzek jest w stanie bardzo dużo namieszać na tej bitwie. Dokładnie, w wodzie tak samo groźnie jest czołg, który ma jeden punkt życia, jak ten, który ma pełną pulę życia. Tutaj bardzo fajnie siadło też. No, RKM odchodzi z przodu, z boku, z tyłu, obojętnie. Jak widać, opłaca się przełączać na pociski burzące, jeżeli mamy nieopancerzone cele. Drugi raz na razie nie wyjeżdżałem, bo widziałem, że z drugiej strony ten drugi Tedek celował. No, RKM dziwnie się zachował według mnie, jak na zielonego gracza. Nie chciał sobie wyjechać. Tak, dziwnie, bo chyba liczył, że strzeliłem już. Ale może stwierdził, że po prostu bitwa i tak jest przegrana, to może chociaż jeszcze Praga zrobi. Ale to tak dziwnie, bo przecież wiadomo, że nie ma takiej depresji i ja miałem przewagę, będąc stojąc na dole. Tutaj w tylne kółko niestety. Tak, próbowałem go skąskować, ale nie udało się, podjechał. No ale nie mógł się zdecydować zupełnie, w którą stronę strzela. I teraz się znowu drugi raz boczkiem do niego ustawił, no nie mogłem mu tego darować. No nie, bardzo ładnie. Bardzo fartowna bitwa. A my za chwilę przejdziemy do omawiania ekranów końcowych. Także tobie pięknie dziękuję za cudowną powtórkę i życzę samych sukcesów w dalszych bojach. Dzięki wielkie i zapraszamy serdecznie do naszego klanu. Warto. Naprawdę tak, jest tak. Tu już grono wiecie, z kim ludzi. Się kontaktować. Tak, zawsze można do mnie po bitwie napisać. Jest grono ludzi, z którymi warto pograć i można zawsze swoje umiejętności podnieść. Dokładnie. Także bardzo dziękujemy, a my przechodzimy do omawiania ekranów końcowych. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie moją żonkę, która ma dużo cierpliwości, pozwala mi grać. Pozdrawiam również. Zatem przechodzimy do omawiania ekranów końcowych. Jak widzicie, Tanowi tutaj udało zdobyć się M-kę. Zasłużoną, aczkolwiek początek był kiepski. Odznakę biegłości, jedną z tych gwiazdek na lufie. Zrobić stalową ścianę, przy tym stanie życia naprawdę fajny. Zrobić duży kaliber i specjalistę. Zrobić 4369 punktów obrażeń. Zdobyć 1492 punkty podstawowego doświadczenia. Zdobyć 3 główne medale.
wystrzelić 25 razy, z czego trafić 22, a 19 razy przebić pancerz, odbić 1470 punktów obrażeń, zarobić 25 193 kredyty bez konta premium. Z kontem premium miałby 47 161. Jako że było to pierwsze zwycięstwo tego dnia i był mnożnik razy 2, zdobył 2984 punkty doświadczenia. Gdyby miał konto premium, zdobyłby tych punktów 4476. Zniszczył 6 pojazdów przeciwnika, specjalista w związku z tym, 10 uszkodził, 7 wyspotował. Przy tej powtórce chciałoby się dodać, że nieważne jak Schwolzer zaczyna, ważne jak kończy. I pamiętajcie, żeby bez względu na to, co dzieje się na początku, nigdy się nie poddawać. Gdybyście chcieli wstąpić do naszego klanu, to już wiecie, do kogo się zwrócić. Tytan na pewno z chęcią was wysłucha. Zobaczymy, co da się zrobić. A ja będę się już żegnał. Szwoleżarowie kłaniają się nisko. Cześć.